Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. W miniony weekend odbyło się D23, takie wydarzenie, gdzie Disney mógł zapowiedzieć nadchodzące różne nowe projekty. I zostało tam zapowiedzianych naprawdę bardzo dużo filmów i seriali i uznałem, że dobrym pomysłem będzie zebranie tego wszystkiego, raczej prawie wszystkiego, bo coś mogło umknąć mojej uwadze, w jeden materiał. Także po prostu dzisiaj wam opowiem, co tam zostało zapowiedziane. I jeszcze prośba na początek, jeśli bym o czymś w tym filmie nie powiedział, to napiszcie mi o tym w komentarzach. Dobra, to tyle. Przejdźmy do rzeczy. Podzielę sobie ten film na trzy kategorie. Kategorie Marvela, Gwiezdnych Wojen i takich rzeczy ogólno-disneyowskich. Zacznijmy od Marvela. Jeżeli o niego chodzi, to większość rzeczy już została zapowiedziana na San Diego Comic Conie, który odbywał się w lipcu tego roku. Tam zostało ogólnie zapowiedziane bardzo dużo filmów, bardzo dużo seriali. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba cała faza piąta i kawałek fazy szóstej. Ale teraz na D23 Marvel mógł dopowiedzieć sobie trochę rzeczy do tego, co już wiemy. I do kilku produkcji, jak na przykład Czarna Pantera, która wychodzi w tym roku, Ant-Man, Echo, The Marvels, Captain America 4, Daredevil i Loki sezon drugi, zostały dopowiedziane różne informacje, albo pokazane jakieś tam fragmenty. Chyba właśnie Lokiego został jakiś fragment z sezonu drugiego pokazany. Oraz też ważna informacja do filmu Thunderbolt. Filmu, który ma pokazać ekipę, która zastąpi Avengersów. I właśnie na D23 mogliśmy poznać skład tej ekipy. No jeżeli o mnie chodzi i moją znajomość Marvela, to jeszcze jestem w trakcie nadrabiania. Obecnie jestem na Age of Ultron i coś tak nie mogę się zebrać do oglądania. Więc nie znam wszystkich osób z tej ekipy, ale wiem, że jest tam na pewno Bucky, czyli zimowy żołnierz. Jego znam już. I jest jeszcze Taskmaster, którego ja kojarzę bardziej z kreskówki Mega Spider-Man, która leciała na Disney XD. Kiedy to było? Nawet nie pamiętam dokładnie, ale leciała, ją bardzo lubiłem i jest ogólnie okej. I tam też Taskmaster właśnie występował. Pozostałych osób, które wchodzą w skład Thunderbolts, niestety nie znam. Oraz też zostały pokazane dwa zwiastuny. Pierwszy to zwiastun filmu takiego specjalnego pod tytułem Werewolf by Night. Ogólnie to jest taki horror w klimacie lat 30, czarno-biały i opada no werewolf, no to o wilkołaku. I ogólnie ja za horrorami nie przepadam, a jak zobaczyłem zwiastun, to tak mówię, ej, to nawet dobrze wygląda. I chyba sobie obejrzę. Jeżeli chodzi o premierę, to pojawi się na Disney Plus 7 października. A drugi zwiastun to zwiastun z serialu Secret Invasion, gdzie tam Samuel Jackson jako Nick Fury będzie walczył z jakimiś zmiennokształtnymi kosmitami. Też wygląda całkiem spoko i ma wyjść na Disney Plus w przyszłym roku. Oraz też został zapowiedziany serial Armor Wars, serial, który ma opowiadać o przygodach War Machina i ma być bezpośrednią kontynuacją Secret Invasion i również ma wyjść na Disney Plus w roku 2023. Jeżeli chodzi o Marvela, to wszystko, co udało mi się zebrać. Przejdźmy do moich ukochanych Gwiezdnych Wojen. Ogólnie tak, niestety, ale przerwa filmowa Gwiezdnowojenna dalej trwa i będzie trwać do przynajmniej 2024. Jeżeli chodzi o filmy, to dalej mówi się o tym filmie Taiki Waititiego, który ma tam się odbywać gdzieś w zupełnie innym czasie niż saga Skywalkerów i ma być o czymś kompletnie innym. No ja jestem akurat go bardzo ciekaw, jest coś takiego kompletnie innego. Ja bym chętnie coś takiego zobaczył. No i jest jeszcze ta trylogia Ryana Johnsona, o której nic kompletnie nie wiadomo, co tam ma być. Ostatni Jedi mi się osobiście podobał, ale dopiero po jakimś czasie, więc no też myślę, że tutaj będzie całkiem okej. Okay. Dostaliśmy jednak trzy zwiastuny nowych seriali. Dostaliśmy kolejny zwiastun Andora, który wychodzi już niedługo, bo to 21 września, no to jest przyszła środa, także już blisko. Tutaj tak jak obejrzałem zwiastun, to tak jak przy poprzednim miałem coś takiego, że no wyglądało to ładnie, zapowiada się coś nowego, a ja z tego zwiastuna kompletnie nic nie wyciągam. Także nie wiem, co tam będzie, ale mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Pojawił się też zwiastun Tales of the Jedi, serial animowanego, który opowiada właśnie tam kilka historii związanych z Jedi. Tam ma być na pewno historia młodego Duku, też tego jak szkolił Qui-Gona, historia dzieciństwa Ahsoki i jeszcze tam kilka innych. I tam jeszcze, pamiętam, w zwiastunie był pokazany taki inkwizytor w takiej masce. I on wyglądał naprawdę dobrze. Zdecydowanie warto obejrzeć, a premiera już też niedługo, bo 26 października również na Disney+. I trzeci zwiastun to zwiastun trzeciego sezonu Mandalorianina. Powiem tak, nie oglądałem Mandalorianina, jakoś tak w momencie, kiedy on wychodził, to ja byłem tak, nie wiem, po prostu jakoś tak nie siedziałem zbytnio Gwiezdnych Wojen, co tam się dzieje. Mandalorian wyszedł pierwszy sezon, drugi sezon, coś tam słyszałem, co się dzieje, ale jakoś tak niezbyt oglądałem. I szczerze, żałuję, bo jak zobaczyłem zwiastun trzeciego sezonu, to wyglądał naprawdę dobrze. Dlatego do przyszłego roku, bo wtedy ma wyjść trzeci sezon, muszę pierwszy i drugi nadrobić. Oraz też dostaliśmy dwie informacje. Pierwsza to o tym, że Bad Batch sezon drugi zostaje przesunięty. Ogólnie też Bad Batch się jakoś tak nie interesowałem. Coś tam chyba kawałek jakiegoś odcinka z pierwszego sezonu widziałem i coś tam słyszałem właśnie o sezonie drugim, że miał najpierw wyjść wiosną tego roku, potem miał wyjść we wrześniu, a finalnie został przesunięty na dokładnie 4 stycznia przyszłego roku.
Miejmy nadzieję, że znowu nie przesuną i faktycznie się pojawi. Oraz też dostaliśmy kolejne informacje na temat kolejnej tam planowanej produkcji pod nazwą Skeleton Crew. To ma być serial opowiadający o grupie dzieciaków, która zgubiła się w galaktyce i dowiedzieliśmy się o tym, że ma w nim wystąpić Jude Law. To jest aktor, który wcielił się w Fantastycznych Zwierzętach w Dumbledore. No do Fantastycznych Zwierząt mam mieszane uczucia, ale mam nadzieję, że w Odległej Galaktyce sobie poradzi. Premiera również w 2023. No i o Gwiezdnych Wojnach to wszystko. Jeszcze rzeczy takie ogólne disneyowskie. Najpierw kilka rzeczy, które wychodzą jeszcze w tym roku. Ma wyjść film pod tytułem Hocus Pocus 2. Ogólnie z tego, co się dowiedziałem, to jest kontynuacja filmu z lat 90., który opowiada o tym, że jakieś trzy czarownice zostały obudzone do życia po ich tam śmierci. No i teraz jakieś licealistki mają z nimi walczyć. Nie wiem kompletnie, co tam się dzieje. Mam trochę obawy, bo dość często jak jest wypuszczana kontynuacja po latach, to się nie najlepiej kończy. Ale myślę, że jak będę miał chwilę czasu, to sobie zobaczę pierwszą część i sobie obejrzę drugą, która wychodzi na Disney Plus 30 września, czyli no już niedługo, bo to będzie za nieco ponad 2 tygodnie. Potem kolejna rzecz to premiera filmu Dziwny Świat. Będzie to 23 listopada w kinach i film ten kojarzy tylko dlatego, że jak byłem na ostatnich filmach w kinach, to co chwilę po prostu przed każdym leciała reklama Dziwnego Świata i stąd tylko ten film znam, więc no nie wiem, co tam będzie, ale no może zobaczę, może nie. Się okaże. I ostatnia rzecz z tego roku to będzie film Disenchanted. Jeżeli chodzi o ten film, to ja z początku w ogóle nie wiedziałem kompletnie, co tam się dzieje też, tak samo jak w przypadku Hocus Pocus 2. I jak sprawdziłem, to się okazało, że jest to kontynuacja filmu pod tytułem Zaczarowana z roku 2007 i okazało się, że ten film oglądałem w telewizji. Ogólnie to było coś takiego, że była tam jakaś bajkowa kraina, tam był jakiś książę, była jakaś księżniczka i macocha tego księcia wysłała tę księżniczkę do prawdziwego świata, byleby ona się nie wyszła za mąż za tego jej syna. Nic więcej z tego filmu w sumie nie pamiętam, więc nie wiem, co będzie w kontynuacji, także no po prostu no to wychodzi i tyle. W tym roku to już wszystko, natomiast w przyszłym roku będzie ciekawie, ponieważ wychodzi nowa wersja Protusia Pana. Ja Protusia Pana bardzo lubię, jedna z moich ulubionych bajek i wychodzi kolejna wersja, wychodzi wersja live action filmu Piotruś Pan i Wendy. Nie wiem, co tam będzie, ale bardzo chętnie zobaczę, bo ja Protusia Pana i Wendy bardzo lubię, także no po prostu zobaczę. Oprócz tego jeszcze jedna rzecz live action, Mała Syrenka. Ogólnie tak, ja ostatnio na streamie oglądałem sobie zwiastun Małej Syrenki. Jeżeli ktoś z was nie widział, to jest shot na kanale, zapraszam serdecznie. No i widziałem, jak wygląda Mała Syrenka i wiem, że jest duże oburzenie właśnie z powodu tego, jak Mała Syrenka wygląda. Z jej koloru skóry oraz jej urody, że no nie odpowiada temu, jak wyglądała Mała Syrenka. Ja osobiście uważam, że to nie jest jakaś przeszkoda, w sensie nie musi wyglądać tak samo. Rozumiem, jeżeli komuś to przeszkadza, mnie to osobiście nie przeszkadza. Ja mam nadzieję, że dostajemy po prostu dobry film o Małej Syrence w wersji live action. Niezależnie od tego, jak ona wygląda, ważne, żeby ten film się obronił. A film się pojawi 26 maja przyszłego roku w kinach. Następnie animacja pod tytułem Elemental i zainteresowałem się dlatego, że Adi ma nick Elemental. Adi, mój współpracownik i ogólnie jeżeli chodzi o tę animację, to jest po prostu chłopak ogień, dziewczyna woda. Mi się to kojarzy z tą grą przeglądarką Fireboy and the Water Girl, w którą się grało. No i chyba tylko z tymi się to kojarzy. Nie wiem, co tam się będzie działo, no taka produkcja się ma po prostu pojawić. Premiera 16 czerwca 2023. I jeszcze na 2023 ma się pojawić film Wish. Jedyne co tam wiem to, że ma być to film o tym, że postacie z Disneya proszą gwiazdy o życzenia i o tych gwiazdach ma być ten film. Nie rozumiem. Po prostu taki film ma wyjść. Listopad 2023 w kinach. I 2024, trzy dość ciekawe rzeczy. Po pierwsze film Mufasa Lion King, czyli prequel Króla Lwa. Ogólnie młodość Mufasy, jak został królem i tak dalej, i tak dalej. Będą się odświeżyć Króla Lwa, bo dawno go nie oglądałem, nawet nie pamiętam kiedy. No, ogólnie zapowiada się całkiem spoko. Potem kolejna wersja live action, tym razem padło na Królewnę Śnieżkę. Też dobra bajka i też mi się będzie dość ciekawie. Znaczy mam nadzieję, nie wiadomo jeszcze. Wiemy tylko, kto będzie obsadzony. Nie pamiętam, jak się te aktorki nazywają, bo jest już obsadzona Królewna Śnieżka, jest obsadzona też Zła Królowa. Wstawię wam zdjęcie, jak one wyglądają. I na koniec, ostatnia rzecz, W głowie się nie mieści 2. Nie oglądałem pierwszej części, ale wiem, że jest to bardzo dobra animacja i że na drugą część dużo ludzi się cieszy. Także no, po prostu będzie w 2024 druga część, ja sobie muszę obejrzeć pierwszą. Ogólnie w sobie powiem wam szczerze, jak tak sobie myślę tutaj właśnie o tym wszystkim, co ja mam do ponadrabiania, ja chyba bym musiał na tydzień albo dwa się zamknąć w domu, siąść przed kompem i cały czas oglądać, żeby to wszystko nadrobić. Także jest tego sporo, może też w ogóle się nie mieści sobie na drobie, no ale nie wiem, zobaczymy. I to już jest
wszystko z tego, co ja znalazłem. Jeżeli czegoś nie znalazłem, to tak jak mówiłem na początku, piszcie w komentarzach. No i to będzie już na tyle w tym odcinku. Także jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!